Witam Was serdecznie dzisiejszego dnia, 19 kwietnia. A czy nie to słowem, które zapisane jest na kartach Księgi proroka Zachariasza w 8 rozdziale 13 wierszu? Wybawię Was i będziecie błogosławieństwem. Oraz słowo z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z 3 rozdziału 5 wiersza. Niejako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Drodzy, dzisiejsze słowo mówi nam po części o błogosławieństwie, którego się udziela lub przyjmuje. Założenie błogosławieństwa jest to, że ktoś go udziela, a ktoś inny go przyjmuje. Głównym darczyńcą błogosławieństwa w Biblii jest Pan Bóg. To Pan Bóg odwraca swoją twarz, swoje oblicze ku człowiekowi, by przede wszystkim życzyć mu szczęścia i radości, co słyszymy także w błogosławieństwie Aaronowym. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech Pan obróci swoje oblicze, niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci swój święty pokój. To jest piękne błogosławieństwo, a także życzenie człowiekowi wszystkiego, co jest dobre ze strony Pana Boga. Nie ma tam żadnej złośliwości czy przekleństwa. Źródłem, jak już wspomniałem, błogosławieństwa jest Pan Bóg. Ale także źródłem błogosławieństwa może być i człowiek, czyli ten, który obdarowuje drugą osobę, która czegoś potrzebuje lub czegoś jej na dany moment rzeczywiście brakuje. Nie byłoby błogosławieństwa, gdyby nie było ludzkiej tęsknoty, poczucia braku stabilizacji. Oczywiście błogosławieństwo jest tęsknotą za szczęściem, bezpieczeństwem, za wytchnieniem od trudnych sytuacji. Czyli błogosławieństwo to nic innego jak szczęście, pomyślność. Czasami jest to życzenie błogosławieństwa, które ma wzmocnić daną osobę, czy też dodać jej otuchy. Tutaj mamy taki dobry przykład, że życzenie błogosławieństwa było reakcją Noemi na historię przekazaną przez Rut o hojności Boaza. Noemi powiedziała, niech będzie on błogosławiony przez Pana Boga. Także kazanie na górze rozpoczyna się od błogosławieństw Jezusowych. A więc jest to coś, co jest bardzo szczególne i optymistyczne. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. I tak mamy kilkakrotnie tę formułę powtarzaną. Drodzy w Chrystusie, warto życzyć innym błogosławieństwa. Mocy przede wszystkim z tym, z czym spotykamy się każdego dnia. Radości w Panu Bogu i przede wszystkim nadziei. I niechaj ta nadzieja i błogosławieństwo spocznie dzisiaj także na nas i w całym naszym życiu. Pozostańcie z Bogiem. Miłego i dobrego dnia.